O, jesteśmy teraz tą prekursorową zbroją. Znaczy może nie prekursorową, ale mrocznych twórców zbroją. To jest ta sama jakby zbroja, która była w Jacku dwójce, gdzie robiliśmy te podwodne poziomy. Znaczy podwodne, ten podwodny poziom, pamiętacie? No to jest coś podobnego, tylko z tą różnicą, że nie jesteśmy pod wodą. Okej, no i elegancko, to możemy sobie... Tutaj chyba nie. Gdzie my musimy iść? Któreś z tych drzwi trzeba otworzyć? Dobra, jednak nie drzwi, tylko trzeba było unicestwić tych wszystkich mrocznych twórców, którzy byli. O! Taka bomba trochę. I okej, tutaj musimy uważać na lasery. Ajć. Ajć, ajć, ajć. Dobra, tu nie będę nawet cwaniakował, bo nie ma co. Tu coś jest? Tak bez sensu. A. Dobra, już wiem, o co chodzi. Trzeba będzie tą bombą nacelować na to jądro, które jest po środku. Czy tam, nie wiem, co to dokładnie jest. Elegancko, o to chodziło. Dobra, widzę, że tu mamy kolejną sekwencję. Proszę mnie nie denerwować, ja tutaj kurde ładnie cisnę z koksem. A wy mnie tylko chcecie mnie ubliżać. Nie ubliżajcie mi. Ja wam nic nie zrobiłem. Ja zawsze grzeczny byłem wobec was. A wy co kurde? Nie! O nie! Najgorzej! I tu w ogóle checkpointa nie ma. O kurde ty, a za oknem deszcz pada. A to dobrze kurde dzisiaj sądziłem w robocie, jak gadałem z koleżanką z roboty, że kurcze pieczone, no jak nic będzie dzisiaj padało. No i pada. Więc dobrze, że ja na razie nigdzie nie wyłażę. Chociaż mam w planach później się gdzieś przejść, bo ja dzisiaj chcę spore zapasy nagrać. Bo przede wszystkim dzisiaj Jacka trójkę chcę skończyć, jeszcze dzisiaj chcę Kroka do siebie nagrać. I prawdopodobnie jeszcze sobie ogarnę coś na dramaturga. Na jednego dramaturga, tak, no. Nie muszę chyba powtarzać, dlaczego jeden dramaturg. Wszyscy chyba znamy sytuację. Ja nigdy nie potrafię tak jakoś się załapać, żeby nie oberwać tym laserem, tym laserem. I to podejrzewam, że będzie skutkowało tym, że ja bardzo szybko zginę. Mam nadzieję, że oczywiście, że nie. Nic tutaj nie ma? Nic. Kompletnie nic. I teraz. O! To w dobrym momencie było zrobione. Dobrze! Ideolo! Kurde, powiem wam szczerze, że to odwracanie się tą zbroją, to czasami jest naprawdę ciężkie. Bo czasami odnoszę wrażenie, że po prostu, wiecie, no, nie ogarnę tego za bardzo i wyjdzie, no, szydło z wora. I potem będę musiał wszystko od zera powtarzać, a to mi się niezbyt będzie podobać, jeżeli tak będzie.
Dobra, tam się coś otworzyło, fajnie. Więc teraz musimy tego objecta... Objection! Nie, a tak na serio musimy tego, ten obiekt lub ten kwadracik lub ten klocek po prostu przesunąć, by sobie tam odblokować ścieżkę, tak? Więc zróbmy tak też i w tym momencie. I no co? Kwadracik. I elegancko. Tutaj nawet nie trzeba było się jakoś super starać, po prostu trzeba było idealnie się ustawić. I teraz wszystkich mrocznych twórców pociśniemy jednym atakiem. Dobra, i pociśnięci. Elegancko. Co tutaj mamy dalej? Tu mamy znowu laser. O nie! O, oberwało. O, kolejny oberwał. Woo! Może ja się odsunę lepiej. Kurde, nie tak. Ajajajajaj. No nie gadajcie, że od zera. Ja pierdzielę, no kurde. Dobra, jesteśmy troszeczkę z lepszym żyćkiem. Wiecie, o co chodzi, że po prostu mam go więcej. I teraz... Yes! Oh yeah! Our hero! What the... Daxter? What? What'd you see? Let me look! Hello, elevator! Bottom floor! Coming up! Come on! Ah, I hate being short! It just seemed for a moment, it looked like... No, it couldn't have been. Udało się! Nice! Teraz mamy nawet dzionek, a nie noc. Tak więc, kurcze pieczone, no powiem wam, że... Powiem szczerze, że kurcze, no... Ładnie, żeśmy tutaj ogarnęli sobie poziomik. W sensie misyjkę. Więc teraz musimy dostać się do wyjścia z Haven Forest. I pytanie, gdzie jest to wyjście, bo kurde, ja zawsze się gubię w tym Haven Forest. O, tu jest wyjście, spoko. Okej. Nie to, żebym się w ogóle nie gubił w Jacku dwójce w Haven Forest, no ale wiecie, o co chodzi. Ten też jest taki całkiem rozbudowany, tylko w takim strasznie jesiennym klimacie, więc... No nie ma co, kurcze pieczone. Dobra, i gdzie tu mamy... O! Niepotrzebnie się pytam. Metalheady, kurde, ja pierdzielę. Aż nie mogę się nadziwić, że ich widzę znowu. Tacy starzy, kurde, wrogowie, nie? Metalheady. Niby sobie coś tam z nimi walczyliśmy, ale tak naprawdę w tej gierce mniej z nimi walczymy niż zwykle. Bo teraz wiecie, są mroczni twórcy, a nie tam metalheady. Kurde, metalheady to popierdółki są teraz. Proszę ja was. No dobra, no to co? Widzimy się w takim razie w bazie, bo teraz musimy do bazy się dostać. Tak więc... Edit. Ach, wspomnienia. Ja pierdzielę, aż mam zapchany nos. Mam ochotę płakać, kurde, widząc co tutaj się stało. Jak to miasto wygląda. No i jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Wojna! Trwa w najlepsze. To lecimy do góry. Ciekawe, co tym razem się dowiemy. Who knows what Arrow will try to do next with that dark ship? We've got to take him out. And I suppose you know how we can take him. We have a plan, but it's risky. Oh, of course! It couldn't be easy. No! And I'm sure we're on the short list to head up the mission, huh? No, this one's tricky. I'm giving it to Torn and Jinx. What? I suppose you don't think we're good enough, huh?
You don't think we can do it? Dax. May I remind you that this team of Daxter, Jack, and Daxter have taken on just about every scary thing this world can throw at us for three, count them, three adventures. Daxter. This is an outrage, Jack. We're the heroes. We're the ones on cereal boxes, for God's sake. And I'm about to release my own line of sports shoes. I've got a contract. You're on the mission. Your job is to cover Torn and Jinx in a vehicle filled with explosives. Escort them to the metalhead section, and together you'll blow open the nest. Oh, well, why didn't you say so in the first place? No, więc mamy teraz taką misyjkę, nie? Generalnie to z tej cutscenki ja mogę tylko jedno wynieść. Ale to było pierdolenie ze strony Daxtera, bez kitu. Bo o co chodzi? Daxter zafundował nam oczywiście pierdolenie o Chopinie, bo jak żeby inaczej. W skrócie gadał on o tym, że byli oni w tarapatach w trzech przygodach. Trzech, nie dwóch. No, wiecie o co chodzi. Coś tak jakby nawiązywał do Jacka dwójki i jedynki. I co do tej gry? Bo nie rozumiem. Nie rozumiem w ogóle, o co mu kompletnie chodzi, kurde. Nie rozumiem. W każdym razie musimy teraz... To jest kolejna taka misja z eskortowaniem i musimy tutaj chronić i Jinxa, i tego, Torna, bo jak widzicie, oni tutaj są w tym swoim takim pojeździe i my musimy ich chronić teraz. Ponieważ oni będą musieli dostarczyć... W sumie to nawet nie... Kurde, powiem wam szczerze, że odnośnie tego, co oni mają zrobić, to nie słuchałem za bardzo w cutscence. Haha, mój błąd. Bo skupiłem się za bardzo na kwestii Daxtera, gdzie on tam, no, pierdolił swoje 3x3 farmazony. Ale w każdym razie oni coś muszą zrobić z tym. No tutaj jeszcze przy okazji metalheady atakują, jak nie, kurde, roboty KG to metalheady. Świetnie po prostu. Ja coś czuję, że tą misję będziemy powtarzali, moi drodzy, bo Torn z Jinxem nie przeżyją tego. Nie ma takiej opcji. Ale muzyka tu jest piękna, nie? Woo! Ja pierdzielę, ale jumpscare. Jack jest straszniejszy niż jakiś, kurde, Outlast czy inne tego typu, kurde, production. Dobra, sorry, że ja tak cicho jestem, ale tutaj się teraz skupiam na tej misji, bo tu gdzieś chyba checkpoint będzie, z tego co pamiętam, z tego co gdzieś się orientuję. Znaczy, z tego co się gdzieś orientuję, z tego co się orientuję, to wiem, że tutaj chyba checkpoint będzie, więc może w dobrym momencie teraz, nawet jeżeli przegramy, to w dobrym momencie, bo jesteśmy w porcie. O, tutaj są precursor orby, dawaj mnie, precursor orby. O nie. Won od nich. Won. Won klacz normalnie. Z Crash Attack Team Racing i Nitro Fueled. Nie,
Przeżyjcie to, proszę was, proszę was. Nie, 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 nie. Dawajcie. Musicie to, zróbcie to. Zróbcie to, kurde, no nie. Patrzcie, ile oni... Ile oni mają. Dobra, tu mamy checkpoint. Elegancko. Dobra, to wiecie co? Ja zrobię edyt i widzimy się za chwilę. Nie ma co, kurczę. Naprawdę nie ma co. Ja to sobie na spokojnie teraz zrobię. I dojdę do sekwencji, gdzie spaprałem. Dobra, tutaj żeśmy zginęli. Ale teraz na szczęście żyjemy. I mamy się dobrze. I póki co jest gitara. Nie zanosi się na żaden fail. I tyle dobrze. Wow. Ale frajerzy, kurwa. Ale frajerzy. Nie potrafią się pogodzić, kurde, z przegraną. To robią takie krzywe akcje. O-o. Aha, dobra, oni muszą te bomby dostarczyć do... żeby odblokować jedną część miasta, która jest zablokowana. Bo jest jeszcze jedna, czyli stadion dokładnie. Dobra, przypomniałem sobie. Przypomniałem sobie, o co chodziło z tym. Teraz właśnie lecimy do tej sekcji. Która zawsze była zablokowana i teraz będziemy mogli sobie ją odblokować za niedługo. O, ja pierdzielę. Oh yeah, they hurt now. Move and groove, Chili Pepper. All right, it's payback time. You ready to rock, Dax? You mean go in that place? Jack, maybe I'll stay here and protect Sig. A tu czasem nie była mowa odnośnie Jinxa? To co tutaj Sig robi? Nie rozumiem. No ale mamy ostatni upgrade do Peacemakera, czyli supernową. Supernowa, kurde. Więc mamy wszystkie bronie na maksa upgrade'owane. Zajebiście. Elegancko. Elegancko wciul. Więc teraz możemy wejść do sekwencji, gdzie dawniej był stadion. Dobra. I co my tu musimy zrobić teraz? Dostać się tam. Nie to, nie to. O. Tylko to trzeba się tak wybić fajnie. Fuck, najgorzej. A, trzeba było ich po prostu zabić. Myślałem, że ja będę musiał tam lightjackiem, kurde, dolecieć. O, o kurde, ale ich... O Jezus Maria, ale ich... O nie, dobra, to było zbyt piękne, nie? O, ja cię sunę. To są w ogóle gałki oczy? Co to w ogóle jest? Fuj. My przechodzimy przez... Jesteśmy w czyimś żołądku? Jezus Maria, jak to wygląda? Ale obleśne. Jeszcze macki tutaj. Jezus Chryste.
Aha, dobra. No nie gadaj, że od początku, Dobra, powiem wam szczerze, tą misję pamiętam. Ona była jedną trochę z dłuższych. Ale... Bo jest jedno ale, jeżeli chodzi o to. Szczerze powiedziawszy... Właśnie miałem coś, kurde, na końcu języka, ale zapomniałem. Fuck, kurde, to właśnie wszystko przez to, że ja ten... Że ja tak ginę i potem, kurde, wracam i nie pamiętam, jaki wątek był. O, elegancko. O to chodziło. Trzeba było się tutaj dostać. Ale jak widzicie, kurczę, pokonanie ich nie jest jakieś trudne. Nie należy to do trudnych zadań. A muzyka, jaka tu leci. Prawda. A muzyka, jaka tu leci, jest również fantastyczna, powiem wam szczerze. Również fantastico. O, patrzcie, co nam się tu odblokowało. Szybko, szybko, szybko. Bo kto wie, może zaraz zniknąć. Nie no, żartuję, oczywiście raczej to nie zniknie. Ale kurczę, ta lokacja strasznie mi przypomina Jacka dwójkę, wiecie? Strasznie mi Jacka dwójkę teraz przypomina ta lokacja. Gdzie wtedy żeśmy... ten... Była taka jedna misja. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć... O co dokładnie chodziło, ale byliśmy też w tych, w jaskini w każdym razie. I pamiętam, że było coś podobnego, że trzeba było tam właśnie za pomocą jetboardu sobie ten po wodzie płynąć, czy tam po tej lawie, nie pamiętam co to dokładnie było. Ale generalnie pamiętam, że była podobna misja. O, to w ogóle co ja tutaj odwaliłem, to... Ja pierdzielę, jak to ładnie wybroniłem. Mogło to się różnie skończyć. O, i one się potrafią jeszcze, kurde, tutaj rozmnożyć. Gdyby to była wersja na PS4, to teraz by wam grę wywaliło w eter. Dlatego, że wersja na PS4 jacków jest niestabilna. I wszyscy o tym wiedzą doskonale. A niby była zapowiadana, że to będzie ta taka fajna wersja, taka kurde, ulepszona wersja kolekcji HD. No ale no niestety, kolekcja HD w tym wypadku miażdży wersję na PS4. Tak więc no sorry Winnetu, ale jeśli ktoś tutaj chce uważać, że wersja na PS4 jest lepsza od kolekcji HD, spoko, możecie tak uważać. Nie zmienia to faktu, że się mylicie. Bo uważać macie prawo mieć własne zdanie. Ale nie zmienia to faktu, że wersja na PS4 jest chujowa.
friends have come to see me off. I'd love to stay in chat, but I have an appointment with the most powerful beings in the universe. You're through, Metal Monkey! Don't make me come over there and sick Jack on you! You're too late. I've already awakened the Dark Mega Ship. When I come back, I will be wielding the very power of the Precursors. I'll see you boys soon. Look at that, it's cool. It's amazing. It's reacting to the dark stuff. Ah, it's gonna blow! Let's get out of here! Errol się tutaj odgrażał, tak na dobrą sprawę, że idzie się tam spotkać z tymi mrocznymi twórcami i że kiedy on wróci, to będzie mieć moc prekursorów i że opuszczając gniazdo odpalił autodestrukcję, co mogliście zresztą zobaczyć, że gniazdo, że tak powiem, zeksplodowało, tak więc no, Errol jest tylko mocny w gębie, taka jest prawda. Dobra, to idziemy sobie dalej w takim razie. Z gierką. Musimy teraz dostać się do tamtego punktu, który widzicie teraz na minimapce, tak więc musimy znaleźć jakieś auto. Tylko gdzie tu jest? Dobra, mamy pojazd. Mamy pojazd, więc możemy elegancko się tam dostać. Taka elegancja Francja trochę. Elegancja Francja. Kurde. Nie wjeżdżać mi w drogę, kiedy ja jadę. O nie, roboty KG, najgorzej. Won mi z tym. A czemu mój atakuje mnie? Nie rozumiem tego kompletnie. Dobra, nieważne. Ja wielu rzeczy w Jacku nie rozumiem, więc ja nawet nie będę tutaj starał się wchodzić w jakąś tam, nie wiem, polemikę, cokolwiek. O, i tutaj Onin ma swój namiot. A, widzicie, kurde, dobrze pamiętałem. Jack, we're in serious trouble. Onin says there are strange forces at work. Fate has been twisted by something more powerful than anything she has ever seen in her many years. Something now awake deep in the catacombs. Let me guess. You blowhards want us to go down there, correct? The best access to the catacombs is on the metalhead side of the city. Sometimes I really hate you guys. Onin says she sees your faith turning black with uncertainty. Onin says it will be very dangerous indeed. Onin says Hecker will escort you to the catacombs and... What? What did you say? You will be Onin's eyes and Jack's wisdom. You must do this. Ah, okay, fine. But I am gone the moment that things get sticky. You two, get to the catacomb entrance and take care of business. I'll meet you there when the coast is clear. Aha, czyli dowiedzieliśmy się, że aby dostać się do katakumb, to musimy podróżować przez ruiny pałacu oraz stadionu z Haven City. Z Haven City, no. To chciałem powiedzieć, kurde, ja się zakręciłem znowu. Jak słoik po ogórkach się zakręciłem. Ale wracając, tak, to jest ten sam stadion, w którym Errol zginął. Tam na tym ostatnim wyścigu, gdzie on tam wpadł w beczkę mrocznego Echo. Jeżeli oglądaliście Jacka 2, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. A jeśli nie oglądaliście, to przykro mi, ale macie spoiler, co się stało. Macie wytłumaczone, czemu Errol zginął. Tak, by the way. No tak, więc
Tutaj oczywiście bym wyciął, ale jako, że dostajemy się do sekwencji, której jeszcze nie pokazywałem, to zobaczymy sobie całą drogę. Tak więc sobie po raz kolejny pozwiedzamy miasto, które zostało troszeczkę bardziej zmodernizowane, podczas gdy Ashlyn była baronem, bo obecnie to hrabia Wigger przejął kontrolę nad miastem. No i ta cała rada z hrabiem Wiggerem na czele. Ale tak to Ashlyn, muszę przyznać, że ładnie tutaj odrestaurowała miasto, moim skromnym zdaniem. A widzicie, tutaj była przez chwilę bariera, a teraz możemy dostać się do ostatniej części miasta już. A nie, to nie jest ostatnia część miasta, to jest ta część miasta, gdzie żeśmy, kurde, zaczynali naszą potyczkę w Haven City. A co tutaj? Co tutaj? Co? Co to ma znaczyć? Dobrze, moi drodzy, jeszcze raz próbujemy, bo trzeba się ewidentnie tutaj dostać, bo nie ma innej jakby ścieżki. Tak więc... O, dobrze, dobrze, kurde, złapaliśmy się! Ha, 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 elegancko! Patrzcie, gdzie jesteśmy. No, kto by się spodziewał, że tędy przejdziemy. Wow, ale tutaj są niewidzialne platformy. Ty, no przez niewidzialne te przechodziłem. O, teraz się załadowało. The only hombre is tough and crazy enough to take on these things are the Wastelanders. You're a genius. Yeah, that trinket's worth about as much as you get from a broke down pawn shop in Southtown.